Siema, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nie ma za bardzo co nagrywać, co robić, więc po prostu pokażę Wam typowy dzień na mojej hodowli, więc zapraszam do oglądania. No a więc tak, tu są wszystkie moje ptaszniki, tu i tam. No i sobie po prostu na początku patrzę, wszędzie przeglądam, czy nie ma nigdzie roztoczy i innych takich rzeczy, czy nie ma odpadków pokarmowych. Na przykład tutaj karmiłem na live'ie chromkę. Kto widział, to znaczy na live'ie na TikToku, właśnie zapraszam na TikToka, bo robię live'y na TikToku od jakiegoś czasu, dość często robię te live'y, więc zapraszam. No i tu mam na przykład karaczana madagaskarskiego, nie zjedzonego całego, została tylko głowa, więc po prostu biorę takie coś i wyrzucam. No, wyciągamy. No i patrzcie, jaka chromka zadowolona. No i zaraz sobie jeszcze do niej przejdziemy, bo widzę, że już woda jej się kończy, więc zaraz też będziemy sobie przeglądać, czy wszystkie mają wodę. No i zaraz będziemy brać każdego po kolei, będę pokazywał, co się dzieje. Tak, a propos live'ów, tu mam karmóweczkę, w sumie tą karmówkę, bo tutaj wątpię, że coś będę karmił tymi karczami madagaskarskimi. Chyba, że para chybana się skusi, ale będziemy karmić tym moje małe pajączki, więc zapraszam na live'a dzisiaj, w sobotę o godzinie 20. Dobra, to tak, zaczynamy sobie, bierzemy sobie pajączki. No i tu jest samo połóż kambrydzie, co nie? No i otwieramy sobie takiego pająka. Ja to robię zawsze, no raz, w sensie raz w tygodniu patrzę, czy nie ma roztoczy, no i zobaczcie. No i sobie tam patrzę, co tam biega. I tu widzę, że są same skoczogonki, ale widzę, że są resztki pokarmowe. Tutaj o, jest resztka pokarmowa, bo go karmiłem ostatnio. No i takiego czegoś też trzeba się pozbyć i zutylizować i po prostu wyrzucić, bo mogą się zarnąć roztocza. A tutaj mamy o, pięknego psamopeusa. Zobaczmy, coś na niego dotknę. O, bojowo nastawiony jak zawsze psamopeus. No więc zostawmy go w spokoju. Możemy mu troszeczkę spsikać, ale to troszeczkę, bo widzę, że ma wilgotno. One lubią akurat wilgotno, więc żadnego problemu nie ma. No i przechodzimy sobie tym samym do kolejnego pająka. Weźmy sobie tutaj Covilatus chromatus. Robiłem mu domek na live. Kto nie widział, to wbijać na live na TikToka. Tam się dużo dzieje. Mamy tutaj wariata. No i tak patrzę, one akurat dużej wilgotności nie lubią, ale tu wróg mogę mu spryskać. O, tyle będzie. Będzie dobrze. No i patrzę, tu też żadne roztocza nie biegają, więc zamykamy i odkładamy. No i tak w kółko, nie? Aż wszystkie będą zrobione. Więc teraz weźmy sobie, a metalikę sobie malutką weźmy. Weźmy sobie moją małą metaliczkę. Otwórzmy sobie ją. Ja już tam ją widziałem, biega sobie. O, patrzcie. Tylko żeby mi ona nie uciekła, nie? Bo to też będzie problem. Bo to małe, to wiecie, szybkie. Więc bierzemy po prostu. I o, ona próbuje nam uciec. O, widzicie? Biega, tak? Więc psichnijmy po prostu jej. Ona też lubi dużą wilgotność. No i to tyle. I bierzemy kolejnego pająka. Już Wam zaraz pokażemy kolejnego pajączka. Znaczy nie wiem, czy pokażemy, ale sobie sprawdzimy. Tutaj mamy Lacedare parachybane. Tą moją mniejszą sztukę. Otwórzmy sobie ją i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak widzimy, jest sucho. No, parachybany lubią sucho, więc to akurat problemu żadnego nie ma. Patrzymy, są jakieś resztki pokarmowe. No, nigdzie nic nie widzę. Roztoczy nie widzę, więc też nie trzeba nic zrobić, tylko lekko psikać wodą. Aha, woda nam się kończy, więc zaraz będę musiał dolać wody. Więc sobie ją zamknę. I szybko sobie teraz doleję wody. Dobra, wodę mam dolaną. Możemy otworzyć pająka z powrotem. No i dokończyć. Tutaj biorę róg. No i tyle wody wystarczy, bo jak mówię, para chyba na dużej wilgotności nie potrzebuje. Więc to jej na spokojnie wystarczy. Przechodzimy sobie do jakiegoś kolejnego. Mamy tutaj Avicularia murrayensis. Siedzi sobie tam o maluszek. Też otworzymy. Lekko spryskamy.
O, tylko tutaj pamiętajcie, pająk nadrzewny, więc psikamy po ściankach, żeby miała jak się napić. No i zostawiamy, odkładamy. No i teraz Formictopus auratus. O, i tu mamy na przykład wylinkę. Więc otwieramy. O, i zobaczcie. Tu jest wylinka. Więc też taką wylineczkę wyciągamy. No i co robimy? Leciutko psikamy tutaj troszkę. I tyle też wystarczy. No teraz możemy sobie wziąć naszego drugiego Formictopusa. Też go przekładałem ostatnio. A on tu ma, widzę, dość wilgotno. Więc tutaj popatrzymy tylko, czy nie ma resztek pokarmów, ale ja wiem, że nie ma, bo go ja się w tym pojemniku nie karmię, więc zamykamy i lecimy dalej. No i teraz będzie Tritocat albo Pilosum. Otwieramy sobie. Patrzymy, czy są resztki pokarmowe. Tu mogą być, bo go karmiłem, więc już mogłyby być resztki pokarmowe. Ale jak tak patrzę, to chyba nigdzie nie ma. Chyba gdzieś je wyrzucił. No w każdym bądź razie nie ma. Widzimy, że jest sucho, tam jest troszeczkę wilgotno. A on też nie lubi aż tak bardzo dużej wilgotności. Więc to wystarczy. Więc zamykamy. I też nie ma czym się, wiecie, martwić. Niepotrzebnie. To takie tam pajączki. Teraz Brachypelma Hamori. Otwieramy. Patrzymy, czy nic nie ma. No wiadomo, nic nie ma. Psikamy sobie leciutko tutaj. No i tyle. Jej to by się przydało troszkę już większy pojemnik załatwić. No i jakąś aranżację, ale to w przyszłości, jak będę miał coś wolnego. A teraz też zamykamy. No i odkładamy. No i wiecie, tak to leci. Tak to sobie leci. Tu mamy pająki afrykańskie, czyli mój, o Boże, czyli Darlingi i Murinus. Więc im nie będę nic robił. Tutaj też, więc tu akurat nic. Więc weźmy sobie Versicolor. Gdzieś tam sobie siedzi nasza wersja, więc co robimy? No po prostu psikamy dość dużo, bo on lubi dużą wilgotność. Tyle wystarczy. Zamykamy sobie. No i to tyle. Zamykamy, odkładamy. No nic więcej nie robimy. Teraz tak. Tam jest Balfuri. Mam miseczkę z wodą. Otwieramy. Dolewamy do miseczki wody. I zamykamy. No i tak samo jak tam mówiłem, że chromka jest. Tam ma wodę, no też bierzemy. No i dolewamy. No i tyle. No i tak właśnie wyglądają dni na hodowli. Patrzymy, sprawdzamy co i jak. No i w sumie nic więcej ciekawego nie ma. Jeszcze sobie zobaczymy Brachypelmę Bechmej. O, zobaczcie, tu sobie siedzi Brachypelma. No czekam, już powiem wam długo, ale to bardzo długo czekam na jej wylinkę. No patrzcie, jakie czarne dupsko ma. No, ale widzę, że wylinka będzie już za niedługo. No, muszę ją przesunąć, bo będę jej pryskał terrarium. Znaczy, Boże, terrarium, pojemniczek. Jak wiecie, już jest bardzo sucho. Więc tak leciutko psiknę w jeden róg. O, tyle wystarczy. Żeby, wiecie, mogła się napić, jak będzie chciała. No i co? No i też zamykamy. No i czekamy pomyślnie na wylinkę. Bo wiem, że w końcu będzie musiała nadejść ta chwila. No i tak jeszcze tu właśnie sobie sprawdzam, patrzę co i jak. No karmię też jak jest, ale mówię, teraz karmić nie będę, bo będzie to na live'ie, więc zapraszam na TikToka na live'a. No i co ja wam tu jeszcze mogę pokazać do sprawdzenia? Mogę wam pokazać, jak wygląda gniazdo Regalisa. O, weźmiemy sobie tutaj Regalis. Tutaj mamy naszą Poe Regalis. Tam jest gniazdo. I patrzcie, ona sobie siedzi właśnie tutaj. Nie siedzi w tubie, tylko siedzi jakby tutaj, nie? No, więc taką Poe też. Co robimy? No, otwieramy. O kurde. Nie zmieniłem tego. No i po prostu robimy tak. No i psikamy. O, Poe też lubią dużą wilgotność. Tu mam mech, więc na mech trzeba dużo napsikać. O, tutaj.
No i psikamy ładnie. No i też zamykamy, nic więcej nie robimy. Odkładamy terrarium. No, no i tak wyglądają moje dni na hodowli. Tu jeszcze wam pokażę wylineczkę. Wylinia mi moja. Moja irminia mi wyliniała. Więc bardzo, bardzo fajnie. No, no i to byłoby na tyle w tym filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Wbijajcie na TikToka. Link w opisie. Znaczy, no w sumie nie do końca link, tylko nazwa. No więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!